Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was już z kolejnym filmikiem z Waszej ulubionej serii, która spodobała mi się chyba do tej pory na moim kanale najbardziej na świecie. Junioru, z racji, że dzisiaj będziemy pakować walizkę na wyjazd. Przez sytuację, która zaistniała na świecie, dawno nie wyjeżdżałam, a jeżeli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, wiecie, że ja uwielbiam podróżować. Anulowali mi już jeden taki dalszy wyjazd, m.in. na Seszele, gdzie miałam pojechać na majówkę. Teraz nie wiadomo, jak będzie z moimi wakacjami. Wiadomo, wszystkie jakieś takie podróże dalsze, zagraniczne na chwilę stoją. Nie wiadomo, co z tym będzie, czy otworzą granice, czy nie, czy loty będą, czy nie. Teraz już wiem, że część się pootwierała, ale jeszcze nie wiadomo, jak na przykład będzie z moim IF-em i tak dalej. Także pytaliście się o serię pakowanie walizki, no ale jak wiecie, nikt teraz praktycznie nie lata, nie miałam gdzie zapakować tej walizki, a z racji, że teraz nadarzyła się okazja, co prawda nie jadę gdzieś daleko, z racji, że jadę nad polskie morze, a dokładnie do Kołobrzegu, do kilku innych miejsc, przejeżdżamy przez Szczecin, będziemy też na Wydmach, także w różne miejsca jadę, ale ogólnie główny cel to jest oczywiście północ Polski, czyli całe Morze Bałtyckie, po prostu jedziemy nad polskie morze. I słuchajcie, stwierdziłam, że co prawda nie jest to długi wyjazd, z racji, że jedziemy tylko na 5 dni, od poniedziałku do piątku. W poniedziałek jedziemy rano po śniadaniu, a w piątek wieczorem wracamy. To stwierdziłam, że i tak będę zrobię pakowanie walizki, z racji, że pakowania walizki na moim kanale już mega długo nie było, a wiem, że tak jak ja i wy uwielbiacie tą serię, ja uwielbiam ją, wiecie, bo uwielbiam ogólnie podróżować, mam nawet tatuaż związany z podróżami, proszę bardzo, samolocik. Także stwierdziłam, że nie no, nawet jak jest to taka krótsza podróż, to i tak może zachęcę kogoś tym filmikiem i jakoś może, wiecie, podsunę jakieś pomysły na pakowanie walizki, jak to wygląda u mnie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z pakowania walizki, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja przy każdej jakiejś mojej większej podróży, większej bądź mniejszej, będę po prostu nagrywała tą serię. Od razu mówię, że jak oglądaliście poprzednie moje odcinki, to od razu wiecie, że ja ubrania zawsze biorę na zapas, zawsze mam ich dużo, za dużo, ale to właśnie jestem ja. Ja po prostu jestem osobą, która musi być przygotowana na wszystko. Tak samo jest u mnie na przykład z torebką, zawsze mam większą torebkę i zawsze mam ją poupychaną, że po prostu muszę być po prostu przygotowana na każdą sytuację i tak samo jest też z walizką. Jak gdzieś wyjeżdżam, mimo to, że jedziemy do Polski i jeżeli czegoś by mi zabrakło, z łatwością mogłabym po prostu ją gdzieś kupić, to mimo wszystko ja lubię być przygotowana na każdą okazję. No ale co, już wydaje mi się, że bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Walizka, w którą się pakuję, to jest to walizka z BG Berlin. Bardzo lubię te walizki, one naprawdę już wytrzymały swoje. Są bardzo fajne, tutaj po boku mają zamknięcie na szyfr. No i tak ogólnie się ona prezentuje, to jest w tej wersji różowej. Ma oczywiście również też powiększający taki zamek. W środku jest żółto-szara, tutaj z boku ma kilka kieszonek, dwie dokładnie, tutaj jedna taka zapinana. No i oczywiście to taka luzem ze spinaczem. Tak wygląda taka w sumie klasyczna walizka, która nie ma jakichś tutaj urozmaiceń, jakichś bocznych kieszonek. Jest to ta wersja średnia. I wydaje mi się, że w sumie powiem Wam, że jak ja jadę na 5 dni, to mam naprawdę rzeczy, jakbym jechała w sumie na 2 tygodnie. No może nie na 2 tygodnie, ale załóżmy na ponad tydzień troszeczkę. Z racji, że my się zatrzymujemy po drodze w kilku fajnych miejscach, w których będę robiła jakieś różne sesje. Także po prostu stylówek wolę mieć na zapas, z racji, że wiecie, że chcę Wam po prostu porobić dużo fajnych zdjęć na Instagrama i chcę, żeby te jakby stylizacje wszystkie były różnorodne. I bierzemy pierwszą rzecz, czyli koszulki. Koszulek i topów mam bardzo dużo, ale z racji, że my jedziemy autem i nie musimy mieć jakiegoś ograniczonego bagażu, to po prostu stwierdziłam, że wezmę te koszulki, które po prostu chciałabym jakoś wykorzystać i po prostu będę sobie wybierać w zależności od tego, jaki będę miała, na co będę chciała ubrać, to po prostu wzięłam. Ale co, pierwszym topem to jest top taki zwykły z Zaful, taki tie-dye, również tie-dye, również z Zaful, taka koszulka na krótki rękawek z napisem Happy, koszulka taka hiszpanka, wiązana w pasie, to jest taki crop top bardziej, koszulka z Bershki, taki też topik bez ramionczek, koszulka z H&M-u taka fioletowa z serduszkiem. Ogólnie te wszystkie rzeczy są już wyprasowane, ale wiecie, jakby te wszystkie rzeczy i tak się pogniotą, więc na pewno będziemy musieli jeszcze przeprasować w hotelu. Koszulka z Zary z myszką Miki. Koszulka z Tomiego Hilfigera. Ona była kupiona chyba w Pick Kloppenberg albo na Zalando, coś takiego.
koszulka z Guessa, ona była kupiona w Pick Cloppenburg, koszulka z Abercrombie, tak się ona prezentuje, taka zwykła, koszulka z Tommy'ego Hilfigera, taka różowa. Jezu, te rzeczy już są wygniecione, a w sumie ja ich nawet jeszcze nie przewiozłam, to już się boję, jak one będą wyglądać, jak je przewiozę. Tutaj kładę te rzeczy, teraz jedziemy, słuchajcie, z dołami, czyli ze spodniami. Pierwsze shorty to takie szare, szaro-czarne, jakby takie sprane z H&M-u, a drugie to takie jeansowe, też takie poobdzierane z Bershki. Jeśli chodzi o długie spodnie, to mam tutaj takie długie spodnie z Bershki, fioletowe joggery z takim tutaj po boku łańcuchem i one są nastawione w szczególności na pewną sesję, o której jeszcze za niedługo się dowiecie. Również długie spodnie mam fit z Sinseya oraz długie spodnie, tym razem z niskim stanem. Ja bardzo nie lubię niskiego stanu, te wcześniejsze obydwie były z wysokim. Tym razem jest niski, takie poszarpane spodnie i one są z Bershki. Także to są spodnie, które ja biorę sobie też taki komplecik i on też jest tylko i wyłącznie do sesji. Raczej nie będę w nim nigdzie chodzić, bo on jest taki bardziej imprezowy. To jest taki komplecik z Zaful. On ma tutaj jakby takie ramionczka pełerkowe. On sam jest w takie jakby srebrne motylki. Nie za bardzo mi się podoba ten motyw tych motylków. Bardzo mi się podobają te ramionczka od tej koszulki, także dlatego w sumie ją kupiłam, ten, w sensie wzięłam sobie ten kombinezon, ale wydaje mi się, że do takiej jednej sesji, którą planuję zrobić, będzie idealny. Również dwie rzeczy, czyli też kompleciki, takie kombinezony również te zatytułowane tylko i wyłącznie do sesji. Raczej nie będę w nim nigdzie chodzić, bo nie wiadomo, czy będzie aż tak ciepło. Pierwszy to taki z Zaful. Powiem wam, że on wygląda tutaj tak mega babcinnie, a na mnie leży, mam wrażenie, że perfekcyjnie. W sensie serio, on tak ładnie leży. Jest to taki troszkę sztywniejszy materiał, ale bardzo, bardzo fajnie leży. Tylko się też bardzo gniecie i to jest w sumie jego minus, ale jest bardzo fajny. I drugi komplecik, to jest w ogóle komplecik mojej mamy, ale jest on również do jednej sesji. Nie będę wam mówić, nie chcę wam wszystkiego zdradzać, zobaczcie po prostu na moim Instagramie i też na vlogu, ale tak on się prezentuje. Nie mam pojęcia, z jakiej to jest firmy, serio. Moja mama tutaj wycięła metki. Biorę także jedną parę spodni dresowych, także pakuję je sobie tutaj z boczku. Biorę je z racji, że będziemy też chodzić na rowery, także muszę mieć też coś wygodnego. No oprócz tego mamy podróż powrotną, więc teraz będę jechać w dresach, więc na podróż powrotną też by się przydały jakieś dresy. Oczywiście piżama, która właśnie w tym momencie wyszła z prania, dlatego w ogóle jest jeszcze troszkę wilgotna, suszarka nie dosuszyła. Ale biorę taką zwykłą piżamkę. Ona, powiem wam, że już ma swoje lata i już nie jest jakaś tak najlepiej wyglądająca, ale jest to taka piżamka Hello Peaches z napisem takie brzoskwinki. I ona jest Sinseya, jest to rozmiar XS, a jest naprawdę spora. Biorę jeden strój kąpielowy, co prawda na plaży nie będziemy szli, ale będziemy możliwe, że szli na basen, nic nie wiadomo, dlatego biorę tylko jeden strój. Jest to taki czarny, proszę bardzo, strój z Zaful. Taki najzwyklejszy. To, co również biorę, to oczywiście bielizna, staniki, majtki oraz skarpetki. To wszystko znajduje się w tym woreczku. Nie będę wam tego pokazywać, bo wydaje mi się, że to nie jest nic ciekawego, jaką noszę bieliznę. Także pakuję ją po prostu tutaj i jedyną i ostatnimi rzeczami, które na to wszystko położę, to po prostu przykryję te rzeczy bluzami. A bluzy biorę trzy. Pierwsza to jest taka zwykła, kremowo, taka biała bluza z H&M-u. Ona nie ma żadnego nadruku ani nic w tym stylu. Taka po prostu zwykła biała w środku, jest taka mega milutka i ona jest bez kaptura. Bluza, która jest co prawda mojej mamy, ale oddała mi ją na chwilę wyjazdu, mi się bardzo podobała. To jest bluza z Chaos i jest po prostu prześliczna, taka troszkę udziwniona, mamy tutaj jakieś różne, jakby została pomalowana farbami, oprócz tego z jakimiś dziurami, no taka naprawdę, taka jakby zniszczona, ale jest naprawdę, naprawdę fajna i mega mi się podoba. I ostatnia bluza, którą biorę, to bluza w sumie wam już znana z racji, że była ona w filmiku, jak mama kupowała mi ubrania i jest to bluza z Rip & Dip. Otwieramy. I proszę bardzo, teraz to, co się tutaj pakuje, to są buty. Oczywiście jedę nad polskie morze, no to biorę klapki. Biorę jedną parę klapek. I są to takie meliski buty, które również biorę. To są zwykłe, białe Air Force'y. Tak się one prezentują. Każdy je już chyba kojarzy, każdy zna i każdy wie, jak wyglądają Air Force'y. Wydaje mi się, że to są ostatnio mega popularne buty. To są te buty i to są te moje nowe buty, które pokazywałam wam we vlogu. I to są Air Maxy 720, chyba coś takiego. Tak mi się wydaje, że to były
720. Chyba tak. Dwie takie przeciwdeszczowe i jedną taką specjalną do sesji. Trzy kurtki możecie zastanawiać, po co biorę trzy kurtki? Ona jest jakaś nienormalna. Ale tak jak mówiłam, jakby mam taki duży bagaż, więc stwierdziłam, że lepiej go wypełnić. I po prostu pakuję się, jakbym pakowała całą szafę. Ale słuchajcie, biorę tą kurtkę z Bershki, która jest odblaskowa i ona jest właśnie na sesję zdjęciową, będzie fajnie, wydaje mi się, wyglądać. Ja w ogóle lubię ją bardzo, także fajna jest i polecam takie kurteczki, bo naprawdę w ogóle ta mi się trafia, mega, mega ładna jest. Kolejną kurtką, którą biorę, jest to taka bomberka, ona jest z Pull & Beara, różowa. Ta bomberka już tyle ze mną przeszła i ją uwielbiam, to jest najlepsza kurtka taka letnia, jaką kiedykolwiek miałam, serio. I ostatnią kurtką, którą w sumie jeszcze nie wiem, czy ją wezmę, bo jakby zastanawiam się, czy są mi potrzebne trzy kurtki i wydaje mi się, że może mi się przydać, bo jednak jest to taka czarna, zwykła kurtka, która tak naprawdę będzie mi pasować do wszystkiego, ale z drugiej strony trzy kurtki. No nie wiem, czy brać, ale zobaczymy. Ale na chwilę obecną pakuję ją. Najwyżej, jak mi nie starczy miejsca na coś, to po prostu wyciągnę. Jest to kurtka z American Eagle. I w sumie ostatnią rzeczą, którą na razie przyszykowałam, żeby spakować do tej walizki, są dodatki. Pierwszym dodatkiem jest taki bucket hat z Bershki. Tutaj jest napis Honey. Nie wiem, czy go ubiorę, ale bardzo go lubię. Jest mega wygodny i wydaje mi się, że pasuje mi. Leży bardzo fajnie, nie jest za duży, nie jest za mały, jest naprawdę cudowny. Także na pewno go sobie wezmę, też może się przydać do jakiejś sesji czy coś w tym stylu. Zobaczymy. A drugą rzeczą jest to taka różowa kosmetyczka. I tu mamy biżuterię. Biżuterii też nie brałam jakoś dużo, bo jak ja zawsze brałam pełno biżuterii na te wyjazdy, to potem ich tak naprawdę nie używałam. Mam dwie gumki do włosów, mam bransolet, mam taki naszyjnik z muszelkami na szyję. Dawno go nie nosiłam. Mam również takie muszelki, takie same, tylko że na kostkę. Mam tutaj również jedną parę kolczyków, taka nausznica i takie gwiazdki. O, ostrość jest chyba jest tak. Mam też jeden jedyny naszyjnik, który biorę, nawet nie wiem, czy go założę, bo ostatnio jakoś tak mniej noszę naszyjniki, kiedyś nosiłam bardzo często, a teraz już mniej. Jest to taki naszyjnik, który zamówiłam na Zaful, tak on się prezentuje, jest on taki, wiecie, jakby kilka wisiorków tutaj jest, na jakby takim jednym, także fajnie to wygląda, bardzo lubię takie. Mamy również kolczyki i kółeczka i kilka gumek, recepturek, jakbym chciała na przykład związać sobie włosy tak do tyłu. Proszę bardzo, biorę dwa paski. Jeden złoty, taki z takimi jakby kółeczkami z HM-u, a drugi taki sam, tylko że srebrny i tylko że ze Stradivariusa. Nie wiem, czy mi się będzie potrzebny na przykład taki srebrny, bo złoty najczęściej noszę, ale srebrny nie wiem, czy mi się przyda, ale pakuję srebrny też, bo jakby mi się przydał, to wolę mieć. Także tak naprawdę to jest już wszystko, co jest tutaj zapakowane. Wydaje mi się, że nic raczej dokładać nie będę, bo nie ma takiej potrzeby. Jeszcze oczywiście została mi kosmetyczka i tak naprawdę kosmetyczki jeszcze nie mam spakowanej z racji, że będę pakować ją jutro rano, ale mogę na potrzebę tego filmiku pokazać Wam jakby, co do niej będę pakować. Oczywiście oprócz szczoteczki i pasty, i jakichś patyczków, czy jakichś płatków higienicznych, biorę również kosmetyczkę z kosmetykami takimi kolorowymi. Także pokażę Wam teraz, co w niej się znajduje. Pierwszą rzeczą, którą biorę, jest to taki po prostu antyperspirant pod pachy. Mamy tutaj również rozświetlacz z Revolution, taką gumkę scrunchie do włosów, korektor z Naked, taki żel do brwi czy rzęs z Miss Sporty, krem do twarzy z La Roche-Posay, taką kredkę do brwi, ostatnio ją mega polubiłam, z Vibo, mój eyeliner, którym robię kreski sobie od niedawna, taki z The Body Shopu, tusz do rzęs, on jest z Maybelline, tusz, jakby taki żel, taka pomada do brwi z Benefitu. Ja mam kolorek 3. Tutaj położyłam też tusz do rzęs z Buxoma, ale jego nie biorę, z racji, że biorę ten. No a dwóch tuszy nie będę brała. Bez przesady. Mam tutaj również puder z Vibo, taki Banana Loose Powder. Do tego mam też tutaj taki pojemniczek na soczewki i tutaj mam właśnie soczewki, płyn, taki malusieńki i taką malutką pipetę do wyciągania tych soczewek. No i lusterko. I ten jakby taki zestawik podróżny, on jest z AliExpress. I ostatnią już rzeczą, nie wiem, czy będę malować oczy, czy nie, ale biorę sobie również paletkę taką Huda Beauty Nude
Także ona się prezentuje tak, jest bardzo fajna, lubię z niej i jak to jest upaćkane. No nic, ale tak ona się prezentuje, to jest moja ulubiona paletka, także ją biorę. No i pewnie jakieś tutaj zaraz sobie pędzelki wybiorę, oczywiście gąbeczkę też, która też jest już bardzo, bardzo brudna. No, także takie rzeczy, jeśli chodzi o kosmetyki. Okej, moi drodzy, a więc to już wszystko, co dla Was przyszykowałam. Powiem Wam, że walizka jest praktycznie cała pełna i jak na wyjazd, no, tygodniowy, nawet mniej niż tygodniowy, to jest tego całkiem sporo, ale wydaje mi się, że wszystkie rzeczy są przydatne. Jeżeli wiecie też na przykład, wiedziałabym, że jadę na przykład na plażę, gdzie będzie ciepło, codziennie 25 stopni, to bym brała same jakieś, wtedy bym wiedziałabym jak się określić i brałabym same krótkie spodenki, kilka koszulek, jakiś kombinezon i kilka stroi. A tak to wiecie, jak pogoda jest zmienna, też jadę na sesji jakieś, więc jakby nie wiadomo, co mam tak w szczególności brać, po prostu brałam te wszystkie rzeczy, które uważałam, że mi się po prostu przydadzą. No i co, ja już Wam dziękuję bardzo za tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Do następnego, cześć!